tego protokołu. Zatem poddam pod głosowanie przyjęcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o rozpoczęcie sesji, proszę o podniesienie ręki. Proszę Państwa, trzecia informacja radnych jest tak Krakowa. Nie przybył prawdopodobnie, może przybyć radny Mirosław Gnacki, z którym rozmawiałem, aczkolwiek też jest to pod znakiem zapytania. W takim razie, proszę Państwa, przejdziemy do punktu 4. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Rewizyjną w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu dzielnicy 8 Galiki za rok 2012. Zgodnie z panem przewodniczącym Migda jest w trasie za Katowicami, także miałem wielką prośbę do pana Zgorka Siekacza o przedstawienie tego projektu uchwały. Projekt uchwały propozycja Komisji Rewizyjnej z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu dzielnicy 8 Galiki za rok 2013. Merytoryczną uchwałę, paragraf pierwszy, opiniuje się pozytywnie, z niej przyjmuje sprawozdanie działalności merytorycznej zarządu dzielnicy 8 Galiki oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie opiniuje się pozytywnie zgodnie z ustępem 1 statutu dzielnic, paragrafem 19 ustęp 1 statutu dzielnic miasta Krakowa. Treść sprawozdania wszyscy członkowie rady otrzymałem na poprzedniej sesji. Ja tylko tutaj dodam od siebie, że do komisji nie wpłynęły żadne tutaj pytania, wnioski od członków rady, a komisja po zadaniu tylko dodatkowych pytań zarządowych wydała opinię, która została teraz przedstawiona. Czy tutaj Państwa w kole jest prośba o odczytanie, tak? Załącznik. Załącznik numer 1 do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu dzielnicy 8 Galiki za rok 2012. Sprawozdanie z zarządu dzielnicy 8 Galiki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Zarząd w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku działał w składzie 5-osobowym. Arkadiusz Puszkarz, przewodniczący. Inga Lipiec, zastępca przewodniczącego. Krzysztof Gacek, członek. Stanisław Rogoda, członek. Rogoda, członek. W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zarząd odbył 53 posiedzenia. W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu uczestniczyli w pracach Komisji Programowej Rady, współpracowali oni m.in. z komisjami zgodnie z określonym podziałem kompetencji, paragraf 41 regulaminu komisji. Arkadiusz Puszkarz, informacja, polityka społeczna oraz ogólna koordynacja. Iga Lipiec, edukacja, kultura, sport i tereny zielone. Krzysztof Gacek, bezpieczeństwo i planowanie przestrzenne. Stanisław Rogoda, spot w terenie zielonym oraz polityka społeczna. Bogdan Dziarko, infrastruktura. Po tym sprawozdawczym zarząd przyjął 63 uchwały. Dotyczyły one zdenerwowania rady do udziału w konkursach prac, w komisjach szkoleniowych i konkursowych oraz innych spotkaniach 15 uchwał. W okresie wakacyjnym w ramach udzielonego upoważnienia uchwała Rady Dzielnicy 8 dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia zarządzania dzielnicy 8 czasowego upoważnienia podjął uchwałę w następujących sprawach. Punkt 1. Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego. 7. Punkt 2. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze i garażu podstawowym w terenie okolicy Kobierzyńskiej i miejscu sąsiedzkich w Krakowie. Punkt 3. Zbycia części
działki numer 190-191, jednostka ekspozycyjna podwórka Połotan w Krakowie. Punkt 4. Ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ulicy Karola Bumsza, etap pierwszy. Punkt 5. Ustalenie warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami handlowo-usługowymi biurowymi w Krakowie przy ulicy Karola Bumsza, etap trzeci. Punkt 6. Ustalenie warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami handlowo-usługowymi w Krakowie przy ulicy Karola Bumsza, etap czwarty. Punkt 7. Ustalenie warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Bumsza w Krakowie. Punkt 8. Ustalenie warunków zawodowych dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku modelowego z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym przy ulicy Chińskiego w Krakowie. Punkt 9. Ustalenie warunków zawodowych dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku biurowo-usługowego z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym przy ulicy Chińskiego w Krakowie. Punkt 10. Ustalenie warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym w rejonie ulicy Kobieńskiej i ulicy Zalesia w Krakowie. Punkt 11. Uznanie zapomnień przyrody. Punkt 12. Projektu zagospodarowania istniejącego ubytka jeżdżackiego przy ulicy Kochwała. Punkt 13. Przeniesienie firmy domu kultury Podróże z ulicy Dziwiarza 7 do nieruchomości przy ulicy Podróżaka 2. Punkt 14. Likwidacja placu zabaw na działce przylegających do nieruchomości przy ulicy Podróżaka 2. Punkt 15. Uznanie warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych garażami podziemnymi oraz drogą wyjazdową na działce nr 78/5/73 Podróże na zbudowę wjazdu z działki nr 75 numer działki 78 na działkę, przepraszam, 78/5 Podróże 73 Podróże przy ulicy Dziewiarza w Krakowie. Punkt 16. Projekt zbudowanego pod nazwą budowa ścieżki rowerowej w rejonie ulicy Chińskiej w Krakowie, etap drugi. W ramach udzielonego upoważnienia nowa Rady Dzielnicy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia zarządzania dzielnicy czasowego upoważnienia podjął uchwałę w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży części działki nr 277/5/A OWEN 31 Podgórze położonej przy ulicy Pychowickiej w Krakowie. W ramach udzielonego upoważnienia uchwała Rady Dzielnicy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia zarządu Rady Dzielnicy ustnej czasowego upoważnienia do wydawania opinii w zakresie paragraf 4 punkt 5 litera J statutu dzielnicy ustnej podjął uchwałę w następujących sprawach. Punkt 1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa boisk sportowych i zjezdni 60 metrów dłużących wraz z układem komunikacyjnym dojazdu na rowerach i rowerach, chodnikami, trybunami ziemnymi, oświetleniem i kanalizacją przestrzową, siłowni na wolnym powietrzu oraz urządzeń rekreacyjnym w Szkole Podstawowej nr 53 przy ulicy Kośnej 8 w Krakowie. Punkt 2. Ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze sługami w parterze przy ulicy Szerwony Magii w Krakowie. Punkt 3. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dusza w Krakowie. Punkt 4. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze przy ulicy Dusza w Krakowie. Punkt 5. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa stacji spalin wspólnych i gazowych przy ulicy Stoczyckiej w Krakowie. Punkt 6. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa spółku rynku mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze oraz garażami podziemnymi i naziemnymi miejscami postojowymi przy ulicy Miłkowskiego w Krakowie. Punkt 7. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Cegłarskiej w Krakowie.
Punkt 8. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa lokacji paliw zmiennej i bezdotykową przy ulicy Pileckiej w Krakowie. Punkt 9. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą rozbudowa istniejącego budynku rekreacyjno-sportowego o halę ćwiczeń przy ulicy Emira Winnickiej w Krakowie. Punkt 10. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch hal pneumatycznych nad istniejącymi kotami tenisowymi przy ulicy Emira Winnickiej w Krakowie. Punkt 11. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ulicy Ceglarskiej w Krakowie. Punkt 12. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa apteki kontenerowej na części działki nr 43/1/11 pod górze przy ulicy Bocznej w Krakowie. Punkt 13. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parterze przy ulicy Czerwonej w Krakowie. Punkt 14. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ulicy Kowalowicza. Punkt 15. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Świętego Jacka w Krakowie. Punkt 16. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku motorowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym przy ulicy Chińskiego w Krakowie. Punkt 17. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku biurowo-usługowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym przy ulicy Chińskiego w Krakowie. Punkt 18. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z innymi miejscami parkingowymi przy ulicy Wielkanocnej w Krakowie. Punkt 19. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa konstrukcji znacznej na reklamach w rejonie ulicy Kanapińskiej i Wierzbowej w Krakowie. Punkt 20. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami budowlanymi i budowlanymi przy ulicy Tłuszcza w Krakowie. Punkt 21. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi i biurowymi przy ulicy Tłuszcza w Krakowie. Punkt 22. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku hotelowego z restauracją i jednoprezentacyjnym garażem podziemnym w rejonie ulicy Barskiej i Wierzbowej w Krakowie. Punkt 23. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku biurowego z jednoprezentacyjnym garażem podziemnym w rejonie ulicy Barskiej i Wierzbowej w Krakowie. Punkt 24. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa zespołu do 8 budynków usługowo-handlowych w zabudowie szeregowej przy ulicy Kapelanka, ulicy Twarzowskiego, ulicy Dworskiej w Krakowie. Punkt 25. Ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku hotelowego z restauracją i jednoprezentacyjnym garażem podziemnym w rejonie ulicy Barskiej, Wierzbowej, Konopnickiej w Krakowie. Punkt 26. Ustalenia warunków zabudowy dla zamierzonej inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku biurowego z jednoprezentacyjnym garażem podziemnym w rejonie ulicy Barskiej, Wierzbowej, Konopnickiej w Krakowie. Punkt 27. Ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu ciemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym ulicy Czarodziejskiej w Krakowie. Punkt 28. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziałem na 7 segmentów 3+4 wraz z garażami podzielnymi przy ulicy Czarodziejskiej w Krakowie. Punkt 29. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Zielonej w Krakowie. Wszystkie uchwały zarządu zostały podjęte zgodnie z jego kompetencjami i nie są sprzeczne z prawem. Zgodnie z opiniami prawników Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Załącznik przygotował 43 projekty uchwał. Punkt 1. Sprawie planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy Ustrojnej Gminy na rok 2012. Punkt 2.
sprawie korekty listy zadań priorytetowych dla dzielnicy 8 miały 2012-2013 projektu. Punkt trzeci. W sprawie korekty planu finansowo-budżetowego Rady Dzielnicy 8 Dzielnicy miały 2012-2013 projekty. Punkt czwarty. W sprawie ustalenia warunków zawodowych dla zamierzeń inwestycyjnych pod nazwą budowa zespołu i do 8 budynków usługowo-handlowych zabudowy szeregowej przy ulicy Katalanka, ulicy Radowskiego, Wrocławiu i Krakowie. Punkt piąty. W sprawie powołania do Rady Komisji Dyscyplinarnej Rady Dzielnicy 8 Dzielnicy. Punkt szósty. W sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy na lokalu socjalnego. Trzy projekty. Punkt siódmy. W sprawie uznania zawodu przyrody do przyrodzy przemiarów. Punkt 8. W sprawie kontynuowania budżetu miasta Krakowa na rok 2013 z celem inwestycyjnym. Punkt 9. Sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Krakowa na rok 2013 z celem inwestycyjnym. Punkt 10. W sprawie udzielenia zarządowi dzielnicy 18% półczasowego upoważnienia. Punkt 11. W sprawie listy zadań projektu prawa granicy dzielnicy na rok 2013. Punkt 12. W sprawie korekty listy zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012. Dwa projekty. Punkt 13. W sprawie korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjum, szkół podstawowych do szkoły na rok 2012. Punkt 14. W sprawie inwestycji pod nazwą budowa ulicy 8 pułku Ułanów w Krakowie. Punkt 15. W sprawie wystąpienia do 4 konkursu pomocowej 2013 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Punkt 16. W sprawie korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy 8 na rok 2013. 3 projekty. Punkt 17. W sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki nr 130/99 obręb 11 jednostka inwestycyjna na konkursie położonej w Krakowie. Punkt 18. W sprawie opinii dotyczącej sprzedaży działki nr 329/3 obręb 81 jednostka elektryczna podróże położonej w Krakowie. Punkt 19. W sprawie projektu planu finansowo-życiowego Rady Dzielnicy 8 Dzielnicy na rok 2013. Punkt 20. W sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki nr 87/1 obręb 7 jednostka elektryczna podróże położonej w Krakowie. Punkt 21. W sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do otwartego konkursu ofert w 2013 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Punkt 22. W sprawie ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu zawodowy w Domu Spokojnej Jesieni opieki dla osób starszych przy ulicy Zielonej w Krakowie. Punkt 23. W sprawie ustalenia warunków zawodowych dla zamówień pod nazwą budowa budynku usługowo-handlowego przy ulicy Katalanka, ulicy Tarzowskiego, ulicy Polskiej w Krakowie. Punkt 24. W sprawie ustalenia warunków zabudowych dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w kwarterze w rejonie ulicy Cegarskiej i ulicy Katalanka w Krakowie. Zarząd zapoznał się i zadekretował 2536 list przychodzących do Rady i Zarządu Dzielnicy omówił 651 list wychodzących przygotowanych przez merytoryczne komisje Rady lub Zarząd i zaopiniował 125 projektów uchwał Rady przygotowanych przez Komisję Merytoryczną Rady. Zarząd zorganizował przez współpracę z komisjami merytorycznymi oraz radnymi spotkanie w sprawach dotyczących dzielnic, między innymi procedury przedłużania umów na najmu lokali specjalnych oraz rozliczeń opłaty za centralne ogrzewanie w roku 2010 w lokalach mieszkalnych osiedla przy ulicy Jarosława Szyzby i Magdalni. Omówienie organizacji konkursu bezpiecznych dom, szkoła i na ulicy. Zagospodarowanie planu zabaw oraz boiska sportowego na osiedlu przy ulicy Jana Karnego Szyzby. Budowy, miejsca kwartingowych, altanie i drogi dla budynków przy ulicy Kobierzyńskiej 362, 64, 66. Projekt przebudowy ulicy Dobrowolskiego. Rozwiązań komunikacyjnych miejsca kwartingowych przy ulicy Konfederacji oraz Kienieckiej i Szwedzkiej. Organizacji ruchu na ulicy Kienieckiej, odcinek w rejonie Barku Zębickiego. Czy
przygotowane do realizacji zadania krajowego pod nazwą podłączenie do kanalizacji do kolektora, strona 133. Poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z obwódka Jednostkiego przy ulicy Kościelnickiej w Krakowie. Realizacja zadania pod nazwą Dernicki Szlak Papieski, opracowanie koncepcji, wykonanie i montaż kamienicy informacyjnej. Prowadzenia strefy zamieszkania na ulicy Koszydowskiego bez wyznaczenia miejsc parkingowych. Prowadzenia jednego kierunku ruchu na ulicy Kamienickiej w Krakowie. Korzystania z drogi nr 244 1 w celach wyglądanych. Poprawy bezpieczeństwa w szkołach. Prowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Zagrody w Krakowie. Uruchomienia komunikacji zbiorowej dla osiedla wodzów. Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 62 oraz Zespołu Szkolnym Podstawowym nr 8. Projektu poszerzenia pracy zabaw na osiedlu przy ulicy Jana Kantego Krzywdy w Krakowie. Przebudowy ulic Lubosław i Jakimowskiego Szkolny. Zmian w komunikacji miejskiej. Przebudowy ulicy Drukarskiej. Ustawienie znaku zakaz zatrzymywania się postoju przy ulicy Sodowej oraz Mokra. Organizacji targów edukacyjnych dla przedszkolaków, prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bulwaru Wisły, przyłączenia budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej w ulicy Jemiołowej w Krakowie, organizacji święta dzielnicy 8 Lempniki, pozwolenia na użytkowanie oraz ograniczenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 9 Wołowanej przy ulicy Klinieckiej w Krakowie, realizacji zadania powierzonego pod nazwą Lokalne Wydarzenia Kulturalne w 2013 roku. Posiedzenie zarządu poza zaproszonymi gośćmi działa się członkowie merytorycznej Komisji Rady, zwłaszcza w sprawach realizacji zadań powierzonych i priorytetowych. Członkowie zarządu wzięli udział w wielu spotkaniach i podjęli szereg inicjatyw dotyczących m.in. Punkt pierwszy, organizacji święta dzielnicy. Proszę? Dzielnicy. Tak jest, Dni Ziemi 2012. Punkt drugi, organizacja konkursu Bezpiecznie w domu, szkole i na ulicy. Punkt trzeci, organizacja dnia otwartego magistratu. Punkt czwarty, organizacja i udział w spotkaniach z prezydentem miasta Krakowa, zastępcami prezydenta, dyrektorami wydziału, przewodniczącymi Rady Miasta Krakowa, przewodniczącymi Rady Zarządu Dzielnic oraz radnymi miasta Krakowa. Punkt piąty. Organizacji i udziału w spotkaniach z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, ZIS oraz ZAO. Zarząd koordynował na bieżąco szereg inicjatyw i spraw ważnych dla lokalnych społeczności, w tym punkt pierwszy. Realizacji zadań powierzonych, m.in. organizacji Święta Dzielnicy na terenie krakowskiego chóru krajowego. Punkt drugi. Realizacja zadań powierzonych w zakresie prac remontowych, prac wyświatowych, remontów dróg, przychodników, budowy, oświetleń na budowie i utrzymanie dzieleń, cofki skwerów oraz pozyskiwania wiadomości bezpieczeństwa publicznego w 2012 roku. Punkt trzeci. Podgląd kuriera Wadowskiego. Punkt czwarty. Współpraca z komisjami merytorycznymi i jednostkami miejskimi przy przygotowaniu zadań do realizacji w 2013 roku. Punkt piąty. Opracowanie projektu uchwał w sprawie prowadzenia oraz kontynuowania zadań bieżących i inwestycyjnych w budżecie miasta Krakowa na rok 2013. Członkowie zarządu uczestniczyli w wielu spotkaniach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez placówki światowe, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Przewodniczący Rady i Zarządu pełnił dyżury w każdy czwarty miesiąca w siedzibie Rady Dzielnicy 8 Dębniki. Zastępca przewodniczącego Rady i Zarządu Igor Lipiec pełnił dyżury w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Dzielnicy 8 Dębniki. Członek Zarządu Krzysztof Gacek pełnił dyżury w każdy poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Dzielnicy 8 Dębniki. Członek Zarządu Bogdan Zierta pełnił dyżury w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Dzielnicy 8 Dębniki. Biuro Rady i Zarządu. Biuro Rady i Zarządu w 2013 roku było otwarte dla mieszkańców. We wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach od 9 do godziny 15. Obsługę biura ze strony Urzędu Miasta Krakowa
Kozłowa prowadzi pani dr Beata Ugostyniak-Mystia. W okresie sprawozdawczym pracownik biura zdaje się na ogółem 2536 wpisów przychodowych i wysłał 651 wpisów przygotowanych przez Komisję Merytoryczną oraz Zarząd. Plan finansowy wydatków z dzielnicy. Zatem dzielnicy w ustępie dzielnicy otrzymało 40 tysięcy złotych na wydatki związane z jej funkcjonowaniem w 2012 roku. Zarząd realizował wydatki w oparciu o plan finansowy udziału dzielnicy w Pędzielniki na rok 2012 przez Radę Dzielnicy uchwałą z dnia 11 stycznia 2016 roku. W ciągu roku 2012 Rada 3 razy dokonała korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy na 2012 rok. I teraz tak, punkt pierwszy, uchwała numer Rady Dzielnicy z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy Ustawienniki na rok 2012 uchwalono następujące przesunięcia pomiędzy paragrafami. Punkt pierwszy. Przenosi się kwota 320 zł z paragrafu 42.10 na paragraf 41.10. Punkt drugi. Przenosi się kwota 400 zł z paragrafu 42.10 na paragraf 41.20. Punkt trzeci. Przenosi się kwota 440 zł z paragrafu 42.10 na paragraf 41.70. Uchwałą z dnia 19 września 2012 roku w sprawie korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy Ośmiotelniki na rok 2016 uchwalamy z następujące przesunięcia między paragrafami. Punkt pierwszy. Przepraszam, paragraf 43.70 na paragraf 45.60. Punkt drugi. Przenosi kwotę 650 zł z paragrafu 43.70 na paragraf 42.10. Uchwałą dnia 10 października 2012 roku w sprawie korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy Ustwej Termiki na rok 2012 uchwałą następujące przesunięcie między paragrafami. Pierwszy. Przenosi się kwotę 100 zł z paragrafu 42.70 na paragraf 43. Powyższe korekty były wynikiem uaktualnienia potrzeb finansowych w Rady Dzielnicy Ustwej. Plan udało się zrealizować w przedmiotowym okresie 94,86 roku. Dziękuję Państwu. Zarząd Dzielnicy Ustwej Dzielniki do 1 stycznia 2012 do 31 grudnia. I szczególnie tutaj przeczytam odpowiednie paragrafy. Punkt pierwszy, paragraf 41.10, składki na ubezpieczenie społeczne, plan finansowy na rok 2012 1620 zł, wykonanie za rok 2012 1618 zł 24 grosze, wykonanie wyrażone w procentach 99,89. Punkt drugi, paragraf 41.20, składki na fundusz pracy, plan finansowy na rok 2012 240 zł, wykonanie za rok 2012 235,20 groszy, co daje wykonanie wyrażone w procentach 98%. Punkt trzeci, paragraf 41.70, wynagrodzenie bezosobowe. Plan finansowy na rok 2012 8440 zł, wykonanie za rok 8434 zł 62 grosze, co daje procentowo 99,94. Punkt czwarty, paragraf 42.10, zakup materiałów i wyposażenia. Plan finansowy na rok 2012 4250 zł, wykonanie na rok 2012 3958 zł i 7 groszy. Wyrażone w procentach wykonanie 93,13. Punkt piąty. Paragraf 42.60, zakup energii. Plan finansowy na rok 2012 11500 zł. Wykonanie za rok 2012 10918 zł 49 groszy. Wykonanie wyrażone w procentach 94,94. Punkt szósty. Paragraf 42.70. Zakup usług remontowych.
Plan finansowy na rok 2012 4800 zł. Wykonanie za rok 2012 4455 zł. Co daje wykonanie wyrażone w procentach 92,83. Punkt 7. Paragraf 4300. Zakup usług pozostałych. Plan finansowy na rok 2012 6800 zł. Wykonanie za rok 2012 6607 zł.